W jakiej kolejności priorytetów należałoby ustawić zmiany, które pan senator uznaje za konieczne do wprowadzenia w polskim łowiectwie? Myślę, że kilka oczywiście ewolucyjnych zmian. Więc na pewno doprowadziłbym do zmiany w ustawie w takich miejscach, które by w sposób udemokratyczniło po prostu funkcjonowanie naszego związku. A więc należałoby zapisać, że koniecznie statut akceptuje minister środowiska i statut jest rejestrowany w sądzie rejestrowym. To jest jakby podstawowa sprawa. Jakie siły polityczne mogłyby tych zmian dokonać i z czyjej inicjatywy? Tak jak z każdą ustawą musi być tak zwany konsensus polityczny albo zgoda większości polityków. Na dzień dzisiejszy podejrzewam, że takiej zgody nie będzie, ponieważ no, są siły, które uważają, że z chwilą, kiedy zaczniemy zmieniać prawo łowieckie, ono będzie powszechnie niekorzystne dla myśliwych, że będziemy polować drożej, że będą większe obciążenia, że pójdzie w kierunku prywatyzacji. To jest absolutnie nieprawdą. I dlatego będą bardzo duże opory. Ale gorzej będzie, kiedy czynniki ekonomiczne zmuszą nas do zmian i nie będą to zmiany ewolucyjne, o których powiedziałem, tylko będą zmiany rewolucyjne i to może być bardzo poważny problem. Czy w parlamencie toczą się jakiekolwiek prace legislacyjne, czy tylko dyskusje na temat zmian w łowiectwie? Jest projekt zmian w prawie łowieckim, on nie jest do końca jeszcze dopracowany. Czy będzie taka wola, żeby złożyć ten projekt w lasce marszałkowskiej? Pewnie dopiero wtedy, kiedy będzie pewność, że ta ustawa ma rację przejść i zostanie zaakceptowana przez parlament. Natomiast cały czas odbywają się dyskusje. Ja bardzo często organizuję na swoim zespole parlamentarnym do spraw leśnictwa, ochrony środowiska i tradycji łowieckich różne dyskusje. Zapraszam ekspertów, zapraszamy myśliwych, ludzi doświadczonych, ludzi z wielkim stażem i zapraszamy różne instytucje, przedstawicieli ministerstwa, Polskiego Związku Łowieckiego. Dyskutujemy i zgadzamy się, że w wielu miejscach musimy to prawo zmieniać. Gdyby Trybunał Konstytucyjny nakazał uchylenie zapisów dotyczących sądownictwa łowieckiego, to w jakim organie władzy mogłyby najszybciej powstać nakazane zmiany do przedstawienia ich Sejmowi? Myślę, że tak jak każda inna ustawa, jeżeli jest uznana przez Trybunał Konstytucyjny, że jest niekonstytucyjna, parlament dostaje czas na poprawienie tej ustawy. Może to być czas półroczny, roczny, to zależy na ile ta materia jest skomplikowana, na ile trzeba dokonywać uzgodnień, ale wtedy po prostu będziemy musieli to prawo poprawić. Ja się obawiam, że kiedy nie będziemy przygotowani, Trybunał uzna, że oczywiście ona jest niekonstytucyjna, ta ustawa prawo łowieckie, to będziemy mieć pół roku i wtedy możemy zrobić jakieś błędy. Lepiej się już dzisiaj przygotować do tych rozwiązań, które będą konstytucyjne, bo to jest najważniejsze. Czy są jeszcze jakieś zapisy ustawowe, którymi powinien zająć się Trybunał Konstytucyjny? No, myślę, że prawo, oczywiście to, co wcześniej powiedzieliśmy, do dostępu do sądów powszechnych, ale również i swobody stowarzyszania się. To jest też bardzo ważna rzecz, którą powinien się zająć Trybunał Konstytucyjny. Ale to są takie dwa główne czynniki, o których dzisiaj przynajmniej powszechnie rozmawia się. Czy Platforma Obywatelska nie boi się głośnego mówienia o łowiectwie? Nie, myślę że nie. Moi koledzy i koleżanki, bo jego koleżanki są też myśliwymi, nie boją się, dosyć chętnie podejmują różnego rodzaju tematy. Mamy teraz jako komisja zaproszenie do jednego z kół. Pojedziemy, zobaczymy, jak to koło się rządzi, co im przeszkadza w funkcjonowaniu, jakie są przepisy niedoskonałe, co oni by chcieli zmienić. Porozmawiamy z praktykami, zobaczymy, co oni w tym zakresie mają do powiedzenia. Jest to jedno z takich prężniejszych kół działających w Polsce i chętnie parlamentarzyści zadeklarowali, że pojadą, przynajmniej członkowie mojego zespołu. Co mógłby pan osobiście zrobić w pracy parlamentarnej, żeby postulowane przez niego zmiany weszły szybko w życie? Każda ustawa, żeby miała rację bytu, to musi mieć poparcie większości. To jest oparte wszystko o taką starą rzymską maksymę, że racja jest tam, gdzie większość. Tak działa nasze prawo. Sam oczywiście niewiele mogę zrobić, ale myślę, że przygotuję pewne zmiany przez wiele lat, które zostały wypracowane dosyć precyzyjnie, że odbyły się dziesiątki rozmów, wypowiedzieli się eksperci, praktycy, że nie popełnimy błędu, nie zrobimy czegoś, co by później szkodziło polskiemu łowiectwu. W związku z tym to mogę zrobić. Jak
chcę tylko przygotować i chcę uzasadnić, dlaczego te zmiany powinniśmy wprowadzić. Na jakich sprzymierzeńców w parlamencie mogą liczyć polscy myśliwi? Ja myślę, że wszyscy mogą popierać prawo łowieckie, ale ono musi być jasne, przejrzyste, musi być również korzystne dla właściciela, czyli dla Skarbu Państwa. Muszą tam też być ludzie, którzy mają pewne autorytety, które będą gwarantować, że to prawo łowieckie no, daje jakąś taką nadzieję na pogodzenie tych, którzy uważają, że łowiectwo to jest taką zbrodnią na zwierzynę. Musimy upowszechnić polskie łowiectwo, żeby pokazać społeczeństwu, że myśliwi to nie są tylko ci, którzy strzelają do zwierzyny, ale to są ci, którzy dbają o tę zwierzynę, którzy gospodarują tą zwierzyną, którzy dostarczają na polski rynek bardzo zdrowego, ekologicznego mięsa. I tak należałoby to pojmować. A u nas niestety wykopaliśmy wielki rów między myśliwymi, rolnikami, społeczeństwem, które nie do końca akceptuje poczynania polskich myśliwych. Czy pan prezydent Bronisław Komorowski może i w jakim zakresie być tutaj sprzymierzeńcem? Myślę, że pan prezydent Komorowski jest bardzo rozsądnym człowiekiem. Chciałby, żeby funkcjonowanie polskiego łowiectwa było bardzo przejrzyste, klarowne, zrozumiałe, żeby wyeliminować te wszystkie zaszłości, które niestety w strukturach polskich myśliwych za czasów jeszcze komunistycznych funkcjonowały. I chyba na tym mu bardzo zależy i na pewno będzie sprzymierzeńcem tych zmian, o których dzisiaj mówimy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.